Dziś odwiedzimy niewielką miejscowość na północy województwa opolskiego, zaledwie kilka kilometrów od Kluczborka. Tutaj, nad stawem, rozbijemy nasz kulinarny obóz opolski Bify. Bogacica to pełna uroku wieś położona wśród lasów i otaczających ją łąk. A nazwa powstała z przekształcenia terminu bogata łąka. Jest też teoria mówiąca o tym, że wywodzi się ona po prostu od słowa bogactwo, co by oznaczało, że we wsi było na bogato. A czy będzie dziś na bogato w kuchni? O tym się przekonamy. Ważne, żeby było lokalnie, z tradycją i smacznie. Kto o tym decyduje? Szef tutejszej kuchni. Kamil Onyśko. Kuchni od 11 lat. Jego specjalność to kuchnia regionalna. Miłośnik starych motocykli wydał wszystkie oszczędności na swoją ukochaną Yamahę XV1600. W kuchni nie cierpi braku zaangażowania i niepunktualności. Ceni profesjonalizm. Restauracja swoją nazwę zawdzięcza położeniu. Leży po prostu tuż nad stawem. Od lat przyciąga gości nie tylko ze względu na piękne otoczenie, ale przede wszystkim z powodu znakomitej kuchni. Serwowane są tutaj dania kuchni regionalnej, jak i potrawy kuchni europejskiej. Witaj Kamilu. Witaj Jacku. Dzisiaj w twojej kuchni słyszałem na bogato gołąbki z ryżem i z mięsem, takie jak lubię najbardziej. W żadnym wypadku. O. Dzisiaj mamy gołąbki z kaszą gryczaną, ziemniakami i boczkiem. To jest potrawa regionalna, wpisana na listę produktów regionalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że twoja i moja babcia takie gołąbki na pewno jadły. Ja pamiętam smak tych gołąbków z dzieciństwa. Moja babcia była osobą napływową, ale już te gołąbki były zakorzenione u mojej babci. Ja to kultywuję i rozwijam dalej. No to bierzemy się do roboty, bo czas w kuchni jest bardzo ważny. Oczywiście, wkładamy kapustę do wrzącej wody, osolonej oczywiście. Kapusta się nam gotuje, a Kamil tymczasem poszedł po podstawowe, rzekłbym, fundamentalne składniki farszu, czyli ziemniaki i kaszę. Kamilu? Jacku, ziemniaki mam przygotowane. Wiem, że nie lubisz obierać, wiedzą o tym już wszyscy. O kurczę, ugotowałeś, świetnie. To super, bardzo czyli dobry ruch. Ziemniaki mamy, kaszę wstawiamy do gotowania. Ugotujemy ją na miejscu. Świetnie. Bardzo proszę. Teraz tak, ty pokroisz boczek w kosteczkę, ja pokroję cebulę. I będziemy mieli prawie wszystkie składniki farszu. Powiem ci, że to jest bardzo sprawiedliwy podział. Cebula dla ciebie, boczek dla mnie. To co? Kroimy. Czosnek mamy pokrojony. A jak oceniasz moje pokrojenie boczku? Boczek jest pokrojony idealnie. Sześcian perfekcyjny. Perfekcyjny. Kapustę też już mamy gotową, więc co, przygotujemy teraz nasz farsz. Oczywiście, na patelnię wrzucamy masło z olesna. A potem będziemy dodawać kolejne składniki. Natka z pietruszki. Wiem, że pieprz jest niezbędny. Pieprz gruboziarnisty. Bardzo proszę. Proszę tak. Bardzo. Syk, jeszcze? Wystarczy. Wystarczy. I sól morska, którą uwielbiam. Okej. Okay. Zamieszajmy to. A to jest jeszcze ciepło, prawda? Żeby połączyć składniki, no tak, sól musi się rozpuścić. Aha. Pieprz też odda aromat. A ty, Jacku, nie wiem, może w tym czasie pójdziesz to wystudzić? Oczywiście, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, wystudzenie farszu. Jak będzie zimny, wrócę. Zimno w tej waszej chłodni, ale wiem, że czas kuchni jest bardzo ważny, dlatego wytrzymałem i farsz jest zimny. Super, teraz przed nami nie lada zadanie. Będziemy te gąbki zawijać i wydaje mi się, że nawet ty dasz radę. O, dzięki. Także możemy brać się do pracy. Dobra, czyli biorę pierwszy liść. Pierwszy liść kapusty. Taki będzie dobry?
Ja też wezmę podobny. Taki malutki sobie wziąłeś. Jak rozłożymy liść do końca, będzie podobnych rozmiarów. Okej. Okay. Nakładamy. To tak może jest. Ty pierwszy, ja gołąbki, będę patrzył na mistrza. Gołąbki mają być małe, mhm. ale zwarte. Takie wersja juniorska taka. Dokładnie. Gołąbek junior. Dokładnie. Czyli dwie łyżeczki dajemy. Tak jest. Poczekaj, muszę podpatrzeć mistrza, jak to robisz. Czyli najpierw tak. Najpierw zwijamy boki do środka. Dobra, tak jest. Do środka, okej. Okay. Tak. Później zwijamy już do zwijamy końca. Zwijamy do końca. Okej. Okay. Tak. Są zwarte? No, są. Tak wygląda. Odkładamy. Proszę bardzo. Piecu, jak długo muszą tam siedzieć? Około pół godziny, ale w tym czasie przygotujemy sos kurkowy. Skórek. Oczywiście. Kurki zbierałem dzisiaj przed przyjściem na nagranie. Także, świetnie. Mamy pokrojoną cebulę, czosnek, masło, oczywiście z olesna, więc zostaje nam tylko pokrojenie kurek i ta robota należy do ciebie, Jacku. Jako słynny grzybiarz w województwie opolskim na pewno się w tym sprawdzę. Mamy już gotowe, a ja w tym czasie sobie pozwoliłem pomieszać sos łyżką. W odróżnieniu ode mnie. Oczywiście, no, nie jestem takim mistrzem. To jest dobry moment na to, żebyśmy zaczęli serwować dania. Tak, a ja tylko powiem, że dzisiaj w naszej kuchni samo ptactwo. Kurki, gołąbki, smacznego. Gołąbki z kaszą gryczaną i ziemniakami. Danie wpisane na listę produktów tradycyjnych i można je zjeść na szlaku kulinarnym Opolski Beefy. Ze mną ojciec chrzestny tego projektu. Panie prezesie, po co został powołany do życia Opolski Beefy? Myśmy zaczęli od wydawnictwa pod tym samym tytułem. Opolski Beefy, które otrzymało Nagrodę Magellana. Każdy, kto trochę się zna, czy obracza w branży turystycznej, to wie, że Nagroda Magellana w turystyce to taki Oskar. Bardzo ważna nagroda i bardzo duża. No ale tam były opisane potrawy regionalne, które ciągle istnieją, które są kultywowane na Śląsku Opolskim. Więc za tym poszedł pomysł, żeby restauracje, które znajdują się na Opolszczyźnie, świetne zresztą, ze znakomitymi kucharzami, z pięknymi wnętrzami, często stylizowanymi, żeby podawały te regionalne potrawy, ten pomysł tego szlaku Opolski Beefy. I oczywiście zaczęliśmy to propagować przede wszystkim wśród naszych członków, czyli wśród członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pomysł chwycił. Parę rzeczy po drodze się stało, bo to przybijanie tych pieczęteczek, prawda, zbieranie punktów. W ślad za tym potem to, co uważam za rzecz taką najfajniejszą, którą się nam udało zrobić, bo no dzisiaj mamy tutaj coś na talerzu, prawda? Gołąbki, tak? Jak ja zawołam pana, który nam to przyniósł, to się z panem założę, że nam opowie o tym, z czego to jest zrobione, dlaczego i tak dalej. Ja dzisiaj się dowiedziałem wszystkiego. Ponieważ zrobiliśmy szkolenie specjalnie dla personelu tych restauracji, które są w sieci, żeby umieli opowiedzieć o potrawach. No bo tak, przyjeżdża ktoś, nie wiem, z Pomorza i zamawia Śląskie Niebo, bo mu się nazwa podobała. No i pyta kelnera, co to jest. On musi wiedzieć i musi mu powiedzieć, co będzie jadł, dlaczego to się, skąd się ta nazwa wzięła, skąd się wzięła historia tego dania i tak dalej, i tak dalej. I to jest też, myślę, taki bardzo ważny element, bo ta turystyka kulinarna
ona może nie sama w sobie, ale jako część produktu turystycznego jest niezmiernie ważna, bo bez wielu rzeczy się można obejść, ale bez jedzenia nie da rady. To co, jemy, tak? Jemy. A dzisiaj w menu smacznego. Gołąbki z kaszą gryczaną i ziemniakami. Smacznego. Pan już jadł kiedyś? O, pewnie. Czyli znana potrawa. Ja mieszkam tu bardzo blisko Bogaczycy. To jest lokal, w którym bardzo często bywam i służbowo, i prywatnie, także...